Annuncio vobis Gaudium Manium Abemus Papam. Grzech człowieka. A stan pierwotnej sprawiedliwości. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 3 września 1986 roku. O ile symbole wiary są bardzo oszczędne w mówieniu o grzechu, to w Piśmie Świętym wyraz grzech jest chyba jednym ze słów i pojęć najczęściej używanych. Świadczy to, że Pismo Święte, choć jest Księgą Boga i o Bogu, jest równocześnie Wielką Księgą o człowieku. Która ukazuje go takim, jakim jest w swojej kondycji egzystencjalnej, jawiącej się na podstawie doświadczenia. Grzech bowiem należy do człowieka i jego dziejów. Na nic by się zdały próby ignorowania grzechu lub nadawania tej mrocznej rzeczywistości innych nazw, innych interpretacji, tak jak to się działo w przypadku prądów oświeceniowych i sekularystycznych, jeśli się przyjmuje istnienie grzechu. Uznaje się równocześnie dogłębną więź człowieka z Bogiem, gdyż poza tą więzią, zło grzechu nie ukazuje się w swoim prawdziwym wymiarze, choć oczywiście nie przestaje być obecne w życiu człowieka i w jego dziejach. Grzech tym bardziej zagraża człowiekowi, jako mroczna i zgubna rzeczywistość, im mniej jest poznawany i uznawany. Im mniej zostaje zidentyfikowany w swojej istocie odrzucenia i sprzeciwu wobec Boga. Podmiotem i sprawcą tego wyboru jest oczywiście człowiek, który może postępować wbrew własnemu sumieniu, nawet jeśli czyni to bez wyraźnego odniesienia do Boga. Jednakże ten szaleńczy i zgubny akt nabiera całkowicie negatywnej wymowy tylko na gruncie stosunku człowieka do Boga. Dlatego też sam początek grzechu został w Piśmie Świętym wpisany w tajemnice stworzenia. Innymi słowy. Grzech popełniony na początku ludzkich dziejów tłumaczy się na tle całego stworzenia, czyli obdarowania przez Boga istnieniem. Człowiek w kontekście widzialnego wszechświata zostaje obdarowany istnieniem na poziomie obrazu i podobieństwa Bożego. To znaczy na poziomie bytu rozumnego, obdarzonego umysłem i wolą. A taki poziom stwórczego obdarowania przez Boga tłumaczy bliżej również istotę grzechu od początku, jako wyboru dokonanego przez człowieka w wyniku złego wykorzystania otrzymanych zdolności. Jest rzeczą oczywistą, iż mowa tu nie o początku dziejów, który już w sposób hipotetyczny jest ukazywany przez naukę, lecz o początku, który wyłania się ze stronic Pisma Świętego. Ono też odkrywa w owym początku źródło moralnego zła, którego ludzkość nieustannie doświadcza i które utożsamia z grzechem. Księga Rodzaju w pierwszym opisie stworzenia, rozdział pierwszy, wiersze 1,28, który jest chronologicznie późniejszy niż opis z rozdziału drugiego, wiersze 4,15, uwydatnia pierwotną dobroć wszystkiego, co stworzone, w szczególności zaś dobroć człowieka którego Bóg stworzył jako mężczyznę i niewiastę. Kilkakrotnie w opis stworzenia wplecione jest stwierdzenie, i widział Bóg, że było dobre, na końcu zaś po stworzeniu człowieka, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Ponieważ chodzi o istotę stworzoną na obraz Boży, a więc rozumną i wolną, zdanie powyższe wskazuje na dobroć właściwą dla takiej istoty, wedle planu i zamierzenia Boga stwórcy. Stąd pochodzi prawda wiary nauczana przez Kościół o pierwotnej niewinności człowieka, o pierwotnej jego sprawiedliwości. Justitia Originalis, ukazanej w opisie z Księgi Rodzaju, który mówi, że człowiek powstał z rąk Boga i żył z Nim w pełnej zażyłości. Także w Księdze Kocheleta czytamy, że Bóg uczynił ludzi prawymi. Jeśli Sobór Trydencki uczy, że już pierwszy człowiek, Adam, Utracił świętość i sprawiedliwość, w które został wyposażony, znaczy to, że przed grzechem udziałem człowieka była łaska uświęcająca, i to wszystko, co składa się na nadprzyrodzone wyposażenie duchowej istoty człowieka, co stanowi o jego sprawiedliwości wobec Boga. Można to wszystko wyrazić w syntetycznym stwierdzeniu, że na początku człowiek pozostawał w przyjaźni z Bogiem. Stan człowieka przed grzechem. Jawi się w świetle Pisma Świętego jako stan pierwotnej szczęśliwości, której odpowiada niejako przedstawiony w księdze rodzaju obraz raju. Źródeł tej szczęśliwości należy szukać nade wszystko w przyjaźni z Bogiem, przez łaskę uświęcającą. Z kolei zaś w innych darach, które teologia określa jako pozanaturalne, a które zostały utracone przez grzech. Na gruncie tego całościowego obdarowania człowiek nie tylko pozostawał w przyjaźni i harmonii z Bogiem, ale posiadał i utrzymywał też w sobie samym wewnętrzną równowagę i nie martwił się perspektywą starości i śmierci. Panowanie nad światem, jakim Stwórca obdarzył człowieka od początku, realizowało się przede wszystkim w człowieku jako panowanie nad sobą. I właśnie w tym panowaniu nad sobą i równowadze. Pełnia bytowania. Integritas polegająca na tym, że człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w całym swoim bycie, gdyż był wolny od troistej porządliwości, od porządliwości zmysłowej, od żądzy dóbr doczesnych i od afirmacji samego siebie wbrew wszelkim nakazom rozumu. Dlatego panował także porządek w stosunkach z drugim człowiekiem w owym uszczęśliwiającym obcowaniu i zażyłości, jak w przypadku pierwotnego związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, pomiędzy Adamem i Ewą, tworzącym pierwszą parę, a także pierwszą komórkę ludzkiej społeczności. Wiele mówiące wydaje się pod tym względem jedno krótkie zdanie z księgi rodzaju: Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Wszystko to, co objawienie mówi na temat stanu pierwotnej sprawiedliwości i szczęśliwości człowieka stworzonego na obraz Boży, nie zmienia faktu, że człowiek ten, jako stworzenie obdarzone wolnością, został podobnie jak inne istoty duchowe, poddany od początku próbie wolności. To samo objawienie, które ukazuje nam stan pierwotnej sprawiedliwości człowieka przed grzechem. Panujący na mocy jego przyjaźni z Bogiem i dający mu szczęście bytowania, mówi równocześnie o zasadniczej próbie, jakiej człowiek został poddany i w której poniósł porażkę. Księga Rodzaju opisuje tę próbę jako zakaz spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. Oto tekst. Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. W ten sposób Bóg Stwórca objawia się od początku istocie rozumnej i wolnej jako Bóg przymierza, a więc przyjaźni i radości, ale także jako źródło dobra, a zatem i rozróżnienia dobra i zła w znaczeniu moralnym. Drzewo poznania dobra i zła jest symbolem nieprzekraczalnej granicy, którą człowiek jako stworzenie winien uznawać i przestrzegać. Człowiek zależy od Stwórcy i podlega prawom, na których tenże Stwórca oparł ład stworzonego przez siebie świata, zasadniczy porządek istnienia. Ordorerum podlega więc także normom moralnym regulującym korzystanie z wolności. Pierwotna próba skierowana jest zatem do wolnej woli człowieka, do jego wolności. Czy potwierdzi swoim postępowaniem podstawowy ład stworzenia, a zarazem prawdę o swojej własnej stworzoności, o właściwej sobie jako stworzeniu godności Bożego Obrazu, ale także o wyznaczonej sobie jako stworzeniu granicy? znamy. Niestety, rezultat tej próby. Człowiek poniósł porażkę. Mówi nam o tym objawienie. Jednakże przekazuje ono tę smutną wiadomość w kontekście prawdy odkupienia, co pozwala nam wpatrywać się z ufnością w naszego miłosiernego Stwórcę i Pana. Skład apostolski, który odmawiamy bardzo często, codziennie, nie używa wyrażenia grzech. Wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie mówi, że Syn Boży stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. W ten sposób naprowadza nas na rzeczywistość grzechu, ponieważ zbawienie jest wyzwoleniem od zła, a przede wszystkim od tego zła, którym jest grzech. Jeżeli otwieramy pismo święte, to tam jest mowa nie tylko o Bogu, który siebie objawia człowiekowi, jest mowa także o człowieku, o jego historii i bardzo często jest mowa o grzechu. Grzech bowiem należy do historii człowieka od początku. Trzeba sięgnąć do pierwszej księgi pisma, do księgi rodzaju i odczytać z wielką uwagą pierwsze rozdziały, zwłaszcza pierwsze trzy rozdziały. Stamtąd dowiadujemy się równocześnie o stworzeniu świata i człowieka, który w oczach Bożych był dobry, to znaczy znajdował się w stanie pierwotnej doskonałości, pierwotnej sprawiedliwości, niewinności. Jest to bardzo zwięźle przedstawione w księdze rodzaju, niemniej wystarczająco. I jest równocześnie w tych samych rozdziałach księgi rodzaju ukazane, w jaki sposób w dzieło stworzenia od początku wpisuje się grzech trzeba bardzo uważnie odczytać i rozważyć zwłaszcza trzeci rozdział księgi rodzaju a żeby zapoznać się z tą rzeczywistością grzechu od początku rzeczywistość grzechu jest możliwa tylko w relacji do Boga świat który ulega coraz bardziej sekularyzacji który chce się oderwać od Boga Niechętnie używa słowa grzech. Nazywa to inaczej, próbuje to wyrazić w innych kategoriach. Jednakże to słowo, ta kategoria, to pojęcie grzech jest najwłaściwsze. Pokazuje nam rzecz do końca. I tak również czytając pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, w szczególności rozdział trzeci, widzimy na czym polega grzech od samego początku. Jest on mianowicie odejściem człowieka od tego stanu przyjaźni z Bogiem który był owocem łaski uświęcającej, odejście w stronę zła. I tutaj, czytając te same rozdziały Księgi Rodzaju, uświadamiamy sobie, że człowiek chociaż był stworzony w stanie pierwotnej sprawiedliwości, chociaż jego stan pierwotny był stanem rajskim, stanem szczęśliwości, to równocześnie jako istota rozumna i wolna, obdarzona wolnością, od początku był poddany próbie. Kiedy pismo święte księga rodzaju mówi nam o drzewie wiadomości dobra i zła, to mówi nam właśnie o tej początkowej próbie, której został poddany człowiek w swojej wolności. I wiemy, że tej próbie człowiek nie sprostał, nie dochował wierności swojemu Stwórcy, poszedł za kusicielem, wybrał zło i w jakiś sposób to zło zakorzenił w dziejach całej ludzkości. To zło początkowe nosi nazwę grzechu pierworodnego. Będzie jeszcze osobno mowa o naturze grzechu pierworodnego. Na dzisiaj tylko ten wstęp i to odwołanie się do księgi rodzaju. Trzeba nieraz ją czytać i rozważać. Wszystkim obecnym tutaj życzę błogosławieństwa Bożego i owoców tej pielgrzymki do Rzymu. Proszę także pozdrowić wszystkich bliskich w Ojczyźnie. Santi vice tu Advenia ad venirtu, e ad voluntas tua, ci può in cielo e in terra, padre nostro da dano vicino. e dimitterò viste le vita nostra, si cura nostri vitti, dei vittori nostri e tre lo induca in tentazione, se liberano samma.